Na 100 metrów już pobiłam swój rekord życiowy 3 tygodnie temu w Łodzi. Na Mistrzostwach Polski jazdy TSE 11.60 z wiatrem 55, więc już jeden rekord życiowy pobity. Teraz skupiam się na płotkach, 200 metrów, a raczej w tym sezonie nie będę biegać. Tak, już mogę zapomnieć i z ulgą odetchnąć, że nie będę biegać 400 metrów przez płotki. Raczej skupię się na krótkim dystansie. Tak, było naciskanie Briany McNeil, mistrzyni olimpijska na 100 metrów przez płotki, więc tam mocno naciskała i to na pewno też mi pomogło. No bardzo się cieszę. Cieszę się, że mogłam tutaj wygrać w Polsce wśród polskiej publiczności jeszcze z takimi zawodniczkami. To na pewno jeszcze tak bardziej podbudowuje i no dobrze to wróży przed mistrzostwami świata w Doha. Jeszcze oczywiście dużo, dużo czasu. Ale jestem jakby na początku moich przygotowań, jeszcze naprawdę dużo pracy przede mną. Zaskoczona. Jakoś w tym roku myślałam, żeby biegać na granicy 12.80-84, ale 75 to nie spodziewałam się. Tak, poprzeczka przesunięta, jakaś bariera pokonana, więc teraz tylko regularnie biegać taki wynik i po prostu będzie dobrze. Tak, no to jeden z takich lepszych moich biegów w karierze, więc... Cieszę się i optymistycznie patrzę na sezon. Na pewno wyjazd do Anglii mi dużo pomógł. Zobaczyłam, jak tam można trenować, jak tam wygląda trening. I ten trening po prostu troszeczkę wprowadziłam do jakby tutaj, do Polski. Trenuję teraz z innym trenerem, z Piotrem Maruszewskim. Więc ta współpraca bardzo się układa. Trenujemy od listopada. Duży nacisk tutaj położyliśmy na szybkość, na technikę, przede wszystkim na technikę, żeby jak najmniej czasu spędzać nad płotkiem. No i przede wszystkim na wytrzymałość rytmową, szybkościową i po prostu to spowodowało, że taki wynik, że to wszystko złożyło się taki wynik. Zeszły sezon był całkiem przyzwoity. Biegałam regularnie poniżej 13 sekund, jestem 6 miejscem w Mistrzostwach Europy, więc generalnie dosyć fajnie zakończyłam ten sezon, ale to nie było to, czułam, że potrzebuję znowu jakichś zmian, po prostu lubię sobie zmieniać, ryzykować i szukać po prostu pewnych pomysłów na trening i żeby gdzieś tam zbliżać się do tej czołówki europejskiej światowej. Trening siłowy traktuję jako pewien taki trening wspierający, ale po prostu ma mi nie niszczyć ani szybkości, ani techniki, więc to jest po prostu kluczem do szybkiego biegania. Nie chodzi o to w bieganiu, żeby być po prostu silnym, tylko żeby po prostu być dynamicznym i po prostu szybkim w ruchach. I to po prostu składa się na cały końcowy wynik. Sport jest takim, że raz się jest naprawdę bardzo dobrym, są te porażki, są zwycięstwa. Ja naprawdę też tak mam wrażenie, że przeszłam naprawdę ciężką drogę, żeby po prostu dzisiaj powiedzieć to 12.75. No i to bardziej mnie po prostu motywuje i wiem, że staćmy jeszcze na więcej, tylko po prostu trzeba w to mocno wierzyć i próbować pewnych nowych rzeczy i się tego nie bać. Nie miałeś momentów, w których chciałeś rzucić w cholerę? Nie, miałam takie momenty zwątpienia, jak podejrzewamy każdy sportowiec, ale właśnie sztuką jest to, żeby się nie poddawać i żeby wyciągnąć wnioski, zastanowić się, nad czym możemy popracować i co nas zbliży do tego, żeby pobiec jakiś fajny rezultat. Tak, oczywiście, współpracuję z psychologiem. Rodzina mnie zawsze wspierała, przede wszystkim trener, więc tak, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, bo naprawdę Federacja Światowa zrobiła bardzo, bardzo wysokie minima na Igrzyska Olimpijskie 12.84, więc naprawdę jest wysokie minimum, bo nie ma dużo dziewczyn, które biega w Europie, które biega takie wyniki, więc to najbardziej cieszę, że mam spokojną głowę, minimum na Igrzyska mam już zrobione, tylko teraz po prostu utrzymać się w pełnym zdrowiu i utrzymać tą formę do końca i będzie dobrze. Sezon jest bardzo długi. Zaczęłam trenować tak naprawdę od 1 kwietnia, więc cały ten czas po hali miał wolny, odpoczywałam, więc teraz jest czas na to, żeby trenować, ale po prostu idę spokojnie, nie trenowałam. Trenowałam dosyć ciężko, ale mądrze. No i teraz będę starała się to utrzymać i po prostu dokładać pracę treningową jeszcze. Mam nadzieję, że plany startowe się zmienią. Mam nadzieję, że może uda się wystartować na diamentowej lidze w Monako. Zobaczymy. To byłby debiut. Tak, to byłby debiut.
zawsze chciałam startować w Independentowej Lidze i mam nadzieję, że się w końcu kto dbał o to?